Nic dziwnego, że przybywa takich placówek jak uniwersytety trzeciego wieku, skoro przybywa seniorów. Już 10 milionów osób, czyli 1/4 Polaków, to osoby starsze. Na co dzień często zmagają się z pogarszającym się zdrowiem, brakiem opieki czy samotnością. Na 12. zjeździe Olsztyńskiego Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dyskutowano o najbardziej palących problemach seniorów. Obecni na spotkaniu w Olsztynie goście to najlepszy przykład, że coraz bardziej dominującym typem seniora jest senior aktywny, nie narzekający na nadmiar wolnego czasu. Mówią, że emeryt ma czas, a proszę sobie wyobrazić, że ja jak potrzebuję emerytów do jakichkolwiek czy spotkań, czy zebrań i tak dalej, wszyscy nie mają czasu. Chcę rozwijać swoje pasje, na które wcześniej nie było czasu, jeździć na wycieczki, spotykać się z innymi seniorami, nawiązywać relacje społeczne i myślę, że to jest ten model starości, który będzie się upowszechniał. Na aktywne spędzanie wolnego czasu potrzeba jednak pieniędzy. Aktualnie 2/3 seniorów otrzymuje świadczenia poniżej średniej krajowej, czyli poniżej 2200 zł brutto. Poprawić budżet osób starszych ma zapowiedziana przez rząd 13. emerytura. Te realne kwoty, za które żyją seniorzy, to jest tam od tych 900 do 1200, 300, 400 zł. To nie są duże pieniądze, zwłaszcza jak odchodzi jeden z partnerów, zostaje na ogół kobieta, bo panowie jako istoty słabsze odchodzą wcześniej. Spotkanie było też okazją do rozmowy o problemach seniorów na Warmii i Mazurach. Bardzo nas interesuje oddziały geriatryczne. To jest istotą też, żeby to powstało naprawdę, a nie tylko takie obiecane. Najbardziej doskwiera jednak wykluczenie komunikacyjne małych miejscowości. Myślę, że tutaj na ścianie wschodniej jest to bardzo odczuwalne. Tam, gdzie nie ma transportu publicznego, nawet najbardziej aktywna osoba starsza ma trudności, żeby dotrzeć do najbliższej placówki kulturalnej, do klubu seniora, do świetlicy. Rozwiązaniem tych problemów może być stopniowe wdrażanie rządowych programów. Tak jak w całej Polsce weszły programy Opieka Plus, Senior Plus, także teraz Emerytura Plus. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zrzesza na Warmii i Mazurach około 8 tysięcy osób. Radosław Sołega, informacje.